bo tutaj skarbnik Wrocławia mówił o strategii jakby zadłużania, ale też wydaje mi się, że taką niepisaną strategię ma każdy samorząd. Przy podejmowaniu decyzji finansowych, jak finansować, musi też się zastanowić, w jaki sposób zadłużyć i jak się później oddłużyć. Panie prezesie, zwracam się do pana prezesa Gołaszewskiego. Jakie są doświadczenia pana przy doradztwie dla małych i średnich samorządów? Drodzy państwo, my słyszymy tutaj z ust skarbników metropolii polskich, czyli największych miast. Ja nawet nie lubię nazywać skarbników skarbnikami. Dla mnie to, co państwo mówią, to są rozważania z dziedziny takiego dyrektora finansowego. To jest osoba, która strategicznie, absolutnie zarządza finansami. I to czegoś, co ja nazywam organizmem gospodarczym bardziej niż samorządu. Państwo już traktują swoje budżety, swoje samorządy jako organizm gospodarczy, który ma wygenerować środki. Te środki są nazywane nadwyżką operacyjną. To jest przecież odpowiednik zysku operacyjnego w przedsiębiorstwie. I teraz po stronie samorządów miast średnich i mniejszych, my mamy doświadczenie z pracy już z ponad 200 samorządami tego typu, tak naprawdę ta idea, że samorząd jest organizmem gospodarczym, którym tylko finansami można zarządzać, a skarbnicy to nie są księgowymi już tylko, ale powinni być raczej dyrektorami finansowymi, ta idea przebija się bardzo powoli. Oczywiście ona zaczęła się przebijać dużo szybciej od 2014 roku i wymusił oczywiście to przyspieszenie wskaźnik z artykułu 243, który wprowadził w obszar zainteresowania w ogóle pojęcie nadwyżki operacyjnej. Wcześniej ono było mało istotne tak naprawdę dla wielu skarbników, często je w ogóle przegapiali. Drodzy państwo, często słyszę też w panelach, w których uczestniczyłem, takie ogólne narzekanie, które jest stałe od wielu lat. Dodają nam zadań, dochody słabe, nie dają za tym dochodów, to w ogóle wszystko, że tak powiem, idzie w dół. Natomiast jak przeanalizowałem nadwyżkę bieżącą w samorządach polskich pomiędzy 2014 rokiem, to był pierwszy rok obowiązywania wskaźnika, i 2016, to ona wzrosła z 16 miliardów do ponad 20 miliardów w 2016 roku. To nie są wartości prognozowane, to są wartości wykonane. To jest wzrost w 3 lata o 25%. Jeżeli uznamy nadwyżkę operacyjną jako tą wartość, która decyduje o potencjale między innymi do finansowania inwestycji z zadłużenia, to ten potencjał w samorządach polskich w 3 lata tylko wzrósł o 25%. Więc ja nie do końca się zgadzam z argumentami, że jest biednie, że jest coraz gorzej. Tak naprawdę w ostatnich 3 latach bardzo ten potencjał wzrósł. I teraz ten dyrektor w tych mniejszych i średnich miastach, skarbnicy przebijają się dopiero z tą wiadomością też do radnych. Musimy pamiętać, że gdzieś tam na końcu radni muszą podnieść rękę, zagłosować za tym, co skarbnik zaproponuje. I kolejna ciekawostka. Zrobiliśmy analizę z 69 miliardów długu, który miały samorządy na koniec 2016 roku, 52% spłaca się w 5 lat. A średnia długość WPF-u jest 10 lat. Co to oznacza? Jeżeli mówimy o strategii zarządzania długiem, to najczęstszą strategią, którą ja słyszę w mniejszym samorządzie, to jest taka, żeby spłacić dług w tej kadencji, co to się go zaciągało. Przecież to jest strategia na program naprawczy w ciągu 2 lat. Tak? To jest strategia podstawiania sobie nogi. Takie mamy strategie, więc z tego punktu widzenia doświadczenia, które państwo macie w metropoliach, absolutnie powinny wyznaczać azymut, pewien punkt dojścia i pewnie nie we wszystkich aspektach, bo organizmy gospodarcze, które państwo zarządzacie, są daleko bardziej skomplikowane niż miasto 100-tysięczne, czy 200-tysięczne, czy 20-tysięczne, albo gmina wiejska, gdzieś tam nawet 10-tysięczna. Procesy są dużo prostsze. Natomiast idea na przykład taka, że jest obszar ryzyka takiego kredytowego główny, który jest mierzony wskaźnikiem 243, że jest określony, zależy od nadwyżki operacyjnej. Natomiast szukamy obszarów wydzielonego ryzyka kredytowego, czyli takich projektów samofinansujących się, o których też mówiła pani dyrektor z PFR-u, które nadają się do finansowania poprzez zewnętrzne spółki komunalne, SPV-ki, które nadają się do finansowania poprzez obligacje przychodowe, poprzez transakcje kapitałowe.
ci skarbnicy zaczynają już właśnie wchodzić w rolę dyrektora finansowego i zarządzać takimi obszarami wydzielonego ryzyka kredytowego. To już się dzieje w miastach takich jak Radom, Płock, naturalnie dużych miastach na prawach powiatu, ale to się dzieje też w miastach sporo mniejszych, 20-30 tysięcznych, nawet zauważamy takie trendy w większych gminach wiejskich. Także z jednej strony część skarbników jeszcze zmaga się z tą ideą, że już nie jest tylko skarbnikiem, zaczęła być dyrektorem finansowym, ale część skarbników nawet w mniejszych miejscowościach, w mniejszych samorządach już absolutnie weszła w buty tego dyrektora finansowego i zarządza swoim potencjałem, swoim zadłużeniem w związku z tym i bardzo to świadomie robi. Dziękuję bardzo. Panie Mariuszu, jeżeli pan będzie mógł, to jest pan autorem ostatnich trzech artykułów chyba we Wspólnocie, więc tak, można te wszystkie obserwacje czy badania także opublikować, bo na pewno będzie pan miał dużo czytelników. Dlatego się pochwalę w przedostatnim numerze, który opublikowaliśmy. Opublikowaliśmy stres test, co się stanie w polskich samorządach, jeżeli stopy procentowe w Polsce pójdą w górę tylko o 2 punkty procentowe, czyli do 3,8%. Wyszło nam, że ponad 400 samorządów złamie artykuł 243. I to wynika nie z ilości zadłużenia w tych samorządach raczej, tylko z tego, co powiedziałem, że jest zbyt szybkie tempo spłaty zobowiązań i wskaźniki są na styku. Ale to jest główny problem. Dziękuję bardzo.